Od początku wojny w Ukrainie uchodźcy, którzy trafili do Wodzisławia Śląskiego, mieszkają m.in. w Bursie przy szkole podstawowej nr 28. Opiekuje się nimi 8 osób zatrudnionych przez Urząd Miasta. U nas Charków i Zaporóżie najpierw zaczęła się wojna i temu my z dziecko, za bardzo ciężko dziecko wojna dała się i to pojechali, żeby ubezpieczyć dziecko swoje. Na początku mieszkali w salach sportowych, już wszystko w porządku, albo lepiej tut, niż na wojnie. Co po niektórzy chcą wracać i to jasno mi to mówią, że oni chcą wrócić, tylko na dzień dzisiejszy nie mają jak. Znaczy oni by mogli wrócić, bo mają mieszkania, ale tam nie ma prądu, tam nie ma wody. Z 4 czy z 2-letnim dzieckiem nie ma takiej możliwości po prostu, żeby oni tam wrócili. Teraz jednak będą musieli pomyśleć nie tyle nad powrotem na Ukrainę, co nad zmianą miejsca zamieszkania. Wszystko przez pieniądze. Radni z Wodzisławia Śląskiego podczas sesji 21 grudnia 2022 roku przesunęli 60 tysięcy złotych z budżetu miasta na inne cele. I tu chodzi o to, że z tych środków miały być opłacone osoby, które tam pracują w tej bursie, które dbają o to, żeby ci Ukraińcy mieli tam odpowiednie warunki. No i w tej chwili okazuje się, według informacji pana prezydenta, tych środków może zabraknąć. Pobyt uchodźców w bursie jest efektem porozumienia pomiędzy Starostwem Powiatu Wodzisławskiego i Urzędem Miasta. Budżet państwa zapewnia zwrot 70 zł dziennie za każdego obywatela Ukrainy, którym opiekuje się gmina. Żeby miasto otrzymało te pieniądze, musi spełnić szereg warunków, od tych związanych ze standardem, w jakim mieszkają uchodźcy, po zapewnienie im opieki 24 godziny na dobę. Trzeba zatrudnić do tego pracowników, a to kosztuje. W moim przekonaniu jest to wojenka. Tą wojenkę wprowadziła Rada Miasta Wodzisławia Śląskiego. Ja mam zaszczyt, zgodnie z decyzją mieszkańców, już od prawie 17 lat zarządzać miastem i tego typu wojenek, jakie były w tej kadencji, nie było. W związku z powyższym, w moim przekonaniu, są to tylko rozgrywki polityczne, na których cierpią w tym przypadku uchodźcy. Dziś na nadzwyczajnej sesji radni mimo próśb prezydenta podtrzymali swoją decyzję o przeznaczeniu pieniędzy na malowanie bursy, a nie na pracowników, którzy opiekują się uchodźcami. Tym samym 14 stycznia uchodźcy mogą stracić dach nad głową. Część radnych uważa, że rozwiązaniem problemu może być zatrudnienie firmy ochroniarskiej. Te osoby tam przebywają, pomagają w pewnym stopniu tym osobom. Te osoby w większości są już też od dłuższego czasu w naszym kraju. Czyli niektóre problemy na początku, które mogły zaistnieć w momencie załatwienia dokumentów, poruszania się, to wszystko, nawet jak ktoś miał przewlekłe choroby, zostały już nakierowane i udzielona im pierwsza informacja, w jaki sposób mają działać. Na razie nie wiadomo, czy obywatele Ukrainy będą musieli wyprowadzić się z bursy przy szkole podstawowej nr 28 w Wodzisławiu Śląskim. Nie wiadomo również, jaką decyzję w tej sprawie podejmie wojewoda śląski, który przekazuje rządowe pieniądze gminom na utrzymanie uchodźców.